Pani posłanko, złożyła Pani interpelację poselską do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku układu zbiorowych pracy w Wielkiej Sieci. Proszę o tym powiedzieć. No bo to jest tak, że szaleje u nas prawo i takie prawo pisane i takie prawo niepisane, które nie bierze pod uwagę drugiej strony. W sieciach handlowych pracownicy bardzo często docierają do mnie głosy z różnych stron. No, traktowani są w sposób niegodny, po prostu niegodny człowieka. I moim zdaniem taki stan dłużej trwać nie może. Nie jestem w stanie zmienić tego prawa, ale mogę protestować, mogę interpelować, mogę krzyczeć, że tak dalej nie może być. Że nie wiem dlaczego jest tak, że nasze stosunki pracy w Polsce wyglądają w taki sposób, w którym nie szanuje się drugiej strony. Przecież tak naprawdę długodystansowo to właśnie związane z pracą pracownik, który dobrze się w tej pracy czuje, jest jak najbardziej kreatywny. Tego, czego nam trzeba, to nam właśnie trzeba kreatywności na każdym stanowisku. Od sprzątaczki począwszy, przez pracownika administracji na dyrektorze kończąc. Naprawdę. Brak pewnej solidarności, pewnej lojalności jest przerażający. Dlatego trzeba wołać, krzyczeć, interpelować. Robię to, co mogę jako posłanka opozycji.